pokazuje wynik prozy i poezji. Na razie wygrywa proza. Książka Aleksandry jest nazywana różnie, reportażem generalnie, ale są też tacy, którzy nazywają esejem, reportażem. Właściwie myślę, że są też tacy, którzy mogą ją spokojnie nazwać książką wynikiem badań, czyli książką naukową, biorąc pod uwagę bibliografię, przypisy i właściwie pracę, którą musiałaś wykonać przy tej książce. Ja na początek się wytłumaczę, nigdy nie byłem w Hiszpanii. Mnie jakoś tak te kraje protestanckie bardziej zawsze ciągnęły. Dla mnie Hiszpania jest taką krainą, no wiem coś o Hiszpanii, znam hiszpańskie kino, oglądałem Psa Andaluzyjskiego, bo Andaluzja będzie bohaterką, główną bohaterką naszej rozmowy. W dzieciństwie niedawno mnie pytano, jaki film zrobił na mnie dziwne wrażenie w dzieciństwie i to zawsze był, pamiętam, rękopis znaleziony w Saragosie. Co prawda to nie jest Andaluzja, ale Hiszpania. Kręcona zresztą we Wrocławiu i w polskich górach generalnie, ale do dzisiaj jest to moje takie dziecinne wyobrażenie Hiszpanii, że ta Hiszpania jest gdzieś dziwnie, że tam jacyś polscy żołnierze, dzieją się jakieś dziwne rzeczy, mają dziwne nazwiska i ta jeszcze konstrukcja tego filmu, te Hiszpanie mi jeszcze bardziej w dzieciństwie zdemonizowała. Dla mnie jest takie trochę demoniczne kraina. I książka znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike. Była też w finale takiej nagrody, która mi się bardzo podoba, bo jest imienia Gombrowicza. Na książka na debiut prozatorski, więc proza się zgadza. Była też chyba jak to się nazywa, Empik ma takie wyróżnienie, nie pamiętam. Olśnienia Empiku. Tak, coś takiego. I to też. Także książka była odebrana bardzo dobrze, przyjęta bardzo dobrze i czytana uważnie. Ja mam pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie. To jest takie pytanie właściwie o to proste, skąd ci się ta Hiszpania wzięła. Bo ty potem weszłaś w tę Hiszpanię bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie początek jest taki banalny z tą Hiszpanią, dlatego że chyba też się zaczęło od kina. Potem sobie próbowałam zrekonstruować, jak ta Hiszpania w ogóle się znalazła w moim życiu. I, no i coś takiego jest w tym kinie hiszpańskim jakby w różnych epokach jego, że ono rzeczywiście różne złote momenty przeżywało. I dla mnie takim chyba punktem wejścia był Almodóvar. To był początek lat 2000. Wszystko o mojej matce, ale takim filmem, który na mnie zrobił największe wrażenie i w sumie który ma no, coś wspólnego z Lailą i to jest też jakieś takie ciekawe koło, które zatoczyła moja historia z Hiszpanią, to jest taki film Bengo o korzeniach flamenco. To był taki film, który był w kinach w Polsce właśnie na początku lat 2000. Zrobiony przez... Film muzyczny. Tak, zrobiony przez francuskiego reżysera Tony'ego Gatliffa. Zdaje się, że o romskich korzeniach, nie pamiętam jaki dokładnie o historię osobistą ma Tony Gatliff, nie jest Hiszpanem i on zrobił taki film pokazujący, film muzyczny, pokazujący właśnie cały ten splot tradycji, kultur, które się złożyły na flamenco. I tam jest jakby bardzo też silnie zaakcentowany ten orientalny wpływ we flamenco. Coś, co tutaj zresztą też się pojawia, bo właśnie okazuje się, że to flamenco no ma bardzo związaną z tą wielokulturową przeszłością Hiszpanii historię i że tam hiszpańscy muzułmanie, Arabowie też odegrali jakąś rolę i swoje dźwięki tam zostawili. Właściwie jest taka teoria, która mówi, że flamenco to był taki, czy właśnie takie, jest dużo jakby, dużo takich domysłów dotyczących początku flamenco, no bo to nie jest, to jest muzyka, która jakoś tam się zaczęła tworzyć w XVI, XVII wieku. Nie było to na bieżąco jakoś opisywane, więc te początki gdzieś tam giną w mroku dziejów, ale jest taka teoria, że to był taki blues wykluczonych, zresztą w tym brzmieniu flamenco takim dramatycznym to słychać, blues wykluczonych z południa Hiszpanii przede wszystkim na początku
i tymi jedną z tych grup wykluczonych byli właśnie moryskowie, czyli na siłę przechrzczeni muzułmanie, wygnani zresztą z Hiszpanii, nie do końca skutecznie, no ale jednak w dużej mierze wygnani na początku XVII wieku, i że to właśnie ich potomkowie albo ci, którzy zostali jakoś w Hiszpanii albo wrócili do Hiszpanii po tym wygnaniu, byli jednymi z pierwszych, którzy tworzyli flamenko, już to cierpienie, jakoś tam ich cierpienie także jest tam jakoś obecne w korzeniach tej muzyki. Jak Państwo słyszeliście, sprawa jest z Andaluzją mocno skomplikowana. Ja mam takie, najpierw takie ogólne pytanie, czym się różni Hiszpania od reszty Europy? Co jest takiego, jakby to krótko można było wyjaśnić, bo tak na moje wyczucie to się różni jednak. No bo jest taka wizja Hiszpanii, taka oficjalna, wpisująca się właśnie w tę taką wersję państwową Hiszpanii wręcz. Hiszpania królów katolickich, Hiszpania imperialna. No Hiszpania katolicka, taka czysta, jednolita. I trochę wydaje mi się, że no takiej wizji trudno nie ulec, bo ona jest jakoś tam głęboko zakorzeniona, chociażby przez turystykę. Jakby te wszystkie obrazy turystyczne związane z Hiszpanią, które mamy w głowach, te wszystkie tradycje, byki, korrida, sangria, wino, to jest taka esencja Hiszpanii, rzekoma esencja Hiszpanii spreparowana w czasach Franco, w ramach jakiejś takiej no dość skutecznej strategii marketingowej opracowanej w latach 60-tych, 70-tych, żeby przyciągnąć turystów, ale która tak naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z tą Hiszpanią, którą ja znam i która mi się podoba, która mnie ciekawi, która jest bardzo, bardzo, no jest katolicka oczywiście, to jest też co łączy, dlatego też Hiszpania chyba funkcjonuje jako takie lustro dla Polski, między innymi przez ten bagaż kulturowy związany z katolicyzmem, oczywiście on istnieje i jest, ale z drugiej strony jest właśnie czym, to pytanie, jakby jaka jest specyfika Hiszpanii w Europie, to jest to, że ona ma jako jeden z tych nielicznych krajów, oprócz Bałkanów, no taką własną, intymną historię związaną z islamem na przykład. Że to jest takie miejsce w Europie, na kontynencie, gdzie no, islam, jego kultura jest częścią tego lokalnego dziedzictwa również. Że na przykład właśnie, to jest taki cytat, którym się posługuję, który przytaczam w książce, że mieszkańcy Andaluzji mogą o sobie mówić, co jest w ogóle takie dość, no myślę, że to jest mocne stwierdzenie w aktualnym kontekście politycznym w Europie, że mieszkańcy Andaluzji, czyli południa Hiszpanii, mogą o sobie mówić, że są potomkami czy potomkiniami Umajadów, czyli dynastii kalifów bliskowschodniej, twórców Imperium Islamskiego, bo rzeczywiście Umajadzi tam rządzili i tworzyli Al-Andalus, czyli tą państwowość arabsko-muzułmańsko-islamską, której poświęcona jest Laila. No to jest, dlatego właśnie zaciekawiła mnie ta Andaluzja i złożona historia, no bo ten islam, fakt, że można myśleć o islamie jako części własnej historii i to na taką skalę, że nie mówimy tu o jakiejś małej grupie, o Tatarach w historii Polski, tylko że to jest jakby gigantyczna, to po prostu 800 lat historii, epicka historia, 800 lat istnienia arabsko-islamskiego państwa na Półwyspie Iberyjskim i taki okres, kiedy właśnie ten kalifat istniejący tam był jednym z najciekawszych, najprężniejszych, najbardziej liczących się państw w Europie. Teraz będziemy technicznie rozmawiać. Ja pamiętam, kiedyś spędziłem 3 miesiące w Pradze i pamiętam, że moim głównym założeniem było, że muszę sobie znaleźć swoją Pragę. Muszę sobie Czecha zdefiniować po swojemu, muszę poznać czeską kulturę po swojemu i tak sobie ją poznawałem, tak trochę bokiem, gdzieś z boku, obok tych wszystkich
zatłoczonych miejsc, najogólniej rzecz biorąc, bo mówiłaś o tej strategii marketingowej Hiszpanii, stworzeniu wizerunku państwa, kraju, narodu. I ty tam pojechałaś, no i zaczęłaś wchodzić, poznawać, łamać schematy. Jak to u ciebie wyglądało? Jak wchodziłaś w ten świat różnorodny, bardzo zróżnicowany i bardzo różnych ludzi świat? Bo to jest niezwykle ciekawe, jak się poznaje, jak się wchodzi i w wyniku czego powstaje taka książka. No właśnie dla mnie odkrywanie Andaluzji no było ciekawym wyzwaniem, bo ja mieszkałam przez prawie 6 lat w Katalonii, w Barcelonie, czyli jakby geograficznie jakby przeciwległym krańcu Hiszpanii, bardziej na północy. No i Katalonia no, to jest taka Szwajcaria, Hiszpanii dobrze zorganizowana, taka bardzo, no, taka bardzo wręcz powiedziałabym protestancka w duchu niemal a propos protestanckich krajów. No i w Katalonii jest dużo też, jest mnóstwo Andaluzyjczyków czy potomków Andaluzyjczyków mieszkających na północy Hiszpanii. W tych regionach najbardziej uprzemysłowionych. Tysiące ludzi wyjeżdżało z biedniejszego, rolniczego południa Hiszpanii, żeby w poszukiwaniu pracy właśnie między innymi do Katalonii, do kraju Basków. Więc jakby ta obecność, ta diaspora andaluzyjska jest tam ogromna. Natomiast jest mnóstwo też uprzedzeń wobec Andaluzyjczyków. Właśnie to myślę, że dla wielu Hiszpanów Andaluzyjczycy są tacy wewnętrzni obcy. Istnieje taki stereotyp, że to są właśnie tacy leniwi ludzie żyjący z jakichś różnych zasiłków, subsydiów, no na tym południu siesta, mało produktywni i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tam też jechałam jakby poznawać na własne oczy, doświadczać, na własne oczy oglądać i doświadczać na własną rękę czegoś, o czym słyszałam wcześniej wiele rzeczy, niekoniecznie właśnie korzystnych. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że też temat tej wielokulturowej przeszłości Andaluzji, Al-Andalus, tej hiszpańskiej, tej żydowsko-muzułmańsko-chrześcijańskiej Andaluzji, to jest taki produkt, kolejny produkt turystyczny. No to jest właśnie to nieszczęście Hiszpanii, że jest zmuszona żyć z tych turystów, że to jest podstawa jej gospodarki i to w jakimś sensie prowadzi do banalizacji jej wizerunku. No i ta Andaluzja wielokulturowa to też jest taki haczyk marketingowy dla turystów. Że tam jest właśnie, o tym piszę też w książce, że tam jest mnóstwo hamamów, takich experiences, takich doświadczeń stworzonych specjalnie dla cudzoziemców, żeby właśnie mogli dotknąć trochę tego Orientu, nie ruszając się z Europy. I to też jest takie trochę banalne, infantylne. Kiedy dostałam się na taką piękną rezydencję literacką w Granadzie, od tego się właśnie zaczął mój pobyt w Andaluzji, zbieranie materiałów tej książki. I kiedy mówiłam tym świetnym ludziom pracującym właśnie w Granadzie, mieście literatury UNESCO, którzy te rezydencje organizowali, że interesuje mnie taki temat jak Al-Andalus i ta wielokulturowa przeszłość, to tak patrzyli na mnie sceptycznie. A propos właśnie takiego odkrywania rzeczy na własną rękę i chodzenia własnymi drogami, które właśnie niekoniecznie muszą być oczywiste i ciekawe dla ludzi stamtąd. Pamiętam Jesusa, właśnie szefa tej instytucji, który powiedział, że to jest taki temat dla ekscentryków. Że to jest ciekawe, ale że jakby oni jakby mają inne inspiracje i inne rzeczy ich tak naprawdę ciekawią, tych ludzi stamtąd. A ta Al-Andalus, no to jest coś takiego, no dość banalnego, tak mi dał do zrozumienia. Albo właśnie taki temat dla świrów, którzy teraz po prostu udowadniają, że tak naprawdę Andaluzyjczycy to są, mają więcej genów jakichś żydowsko-arabskich, a nie krwi żydowsko-arabskich, co zresztą potwierdzają różne badania, bo były takie badania prowadzone gdzieś chyba w latach w pierwszej albo w drugiej dekadzie tego XXI wieku. Zbadano krew Hiszpanów i Hiszpanek i się okazało, że rzeczywiście tam chyba co piąty ma jakąś tam mieszankę genów krwi arabsko-żydowskiej. Ale właśnie Jezus im tłumaczył, że to są takie tematy, no takie bardzo kontrkulturowe i takie, no i takie ekscentryczne, że to nie jest coś takiego, czym jakby współczesny Andaluzyjczyk chciałby się zajmować. No ale właśnie przyjeżdża osoba z Polski z całym też jakby, ja miałam też taką, z całą tą świadomością, że ja się tym zajmuję,
bo to jest jakby odpowiedź na polskie różne pytania i moje bolączki jako Polki i moje zderzenie z jakąś nienawiścią, islamofobią szerzoną przez polityków. I mnie w sumie nie obchodzi, co ci Hiszpania ten temat myślą, bo to jest ważne dla mnie. Że oczywiście teraz żartuję, bo mnie obchodziło. I to jest właśnie następne pytanie. Czym obecna Polska różni się od Hiszpanii? Pytam, bo to kraje katolickie jednak są tak postrzegane w dużej mierze, a przynajmniej jeszcze przez jakiś czas pewnie będą. A też pytam, bo przypomniało mi się kiedyś w Moskwie z ówczesnym dyrektorem Instytutu Cervantesa w Moskwie spędziliśmy wieczór jako grupie poetów polskich. On wcześniej był dyrektorem w Krakowie i obecnie też jest dyrektorem w Krakowie. I on, w Warszawie. W Warszawie, przepraszam. W Krakowie chyba kiedyś mieszkał. W każdym razie spędzaliśmy wieczór i na YouTubie zaczął nam puszczać piosenki z okresu, z czasu wojny domowej w Hiszpanii. I te fajniejsze piosenki i opowiedział nam historię swoją rodzinną pokrótce, która polega na tym, że dokładnie pół rodziny, jego rodziny była po stronie Franco i dokładnie druga połowa była po stronie Republiki. I tak sobie myślę o tej Hiszpanii zawsze w takim właśnie jakimś takim strasznym podziale. Jakoś to mi pasuje do tego podziału, który mamy na przykład w tej chwili w Polsce. Stąd moje pytanie, jak tak, bo Hiszpania jest takim przykładem kraju, który się niezwykle szybko, dynamicznie, bardzo szybko zmienił. A Polska miała taką, no też się zmieniała i nagle zahamowało. Co by z tej Hiszpanii można było przechwycić i czego można by użyć, jeśli w ogóle, jeśli się jeszcze da? Właśnie. Wydawało mi się, że Hiszpania to jest taka starsza siostra Polski, która jakby przebywa tę drogę, która nas czeka prędzej czy później, czyli na przykład właśnie takiej liberalizacji obyczajów, zmian społecznych. I to rzeczywiście w pewnym momencie drogi hiszpańskie, polska i hiszpańska droga trochę się rozeszły, że Hiszpania jakby no ma teraz centrolewicowy rząd, sfeminizowany, no jakby jeśli chodzi o różne rodzaje takich postępów w dziedzinie właśnie praw obywatelskich, obyczajowych i tak dalej, no to jakby idzie do przodu jak burza, wydawałoby się, że w Polsce jakby gdzieś nas zniosło w inną stronę, chociaż z drugiej strony też jest pozorne zniesienie, no bo przecież mamy te wszystkie sondaże, które pokazują jakby też dziejącą się błyskawicznie laicyzację, znaczy może nie państwa, ale laicyzację społeczeństwa, odchodzenie od kościoła, które jest warunkiem pewnych zmian społecznych jednak. To, żeby właśnie instytucja, jakby utrata wpływów przez instytucję kościoła no jest koniecznym warunkiem, żeby różne kwestie prawa mogły pójść do przodu. Więc to też nie jest tak, że Polska w ogóle gdzieś zboczyła w inną stronę. Ja myślę, że to jest tylko taka, teraz jest taka czapa, która po prostu te zmiany hamuje, ale że to jakby już są zmiany nieodwracalne. I też, ale że właśnie Hiszpania jest że tak dobrze mi się zawsze pisało o Hiszpanii, bo ona jest taka namacalna, że to jakby to nie jest Skandynawia, która ma zupełnie inną historię, gdzie jakby, która jest fascynująca, ale z drugiej strony ciężko się w niej odnaleźć, będąc Polakami i Polkami. Że z tego Hiszpania jest taki rodzaj takiej swojskości, że mamy dużo podobnych doświadczeń historycznych, że transformacja chociażby, no przecież to polska transformacja i ta idea grubej kreski i tak dalej, to wszystko jest jakby wzorowane też na tych hiszpańskich wzorach i modelach. No i ta kwestia dyktatury trwającej wiele dekad, co prawda dyktatury reżimu autorytarnego o innym zabarwieniu tam i tu, ale no sam fakt, że w ogóle trzeba się z tą trudną przeszłością uporać. Więc to wszystko jakoś zbliża Polskę i Hiszpanię. No i teraz jakby też mi zaczęło wydawać, że Hiszpania, no kiedyś miałam taką wizję Hiszpanii trochę może utopijną, idealistyczną, że tam jest tak wszystko dobrze. Nawet w mojej pierwszej książce reporterskiej o Hiszpanii pisałam, że bycie tam to jest taki rodzaj detoksu, że tam się rzeczywiście dobrze można poczuć,
będąc każdym. Hiszpania jest bardzo taka instynktownie inkluzywna. To jest coś takiego, co jakby takie wrażenie, które ma wielu ludzi, którzy nawet nie znając Hiszpanii, dobrze się tam czują, niezależnie od tego, kim są, co wierzą, jak wyglądają, kogo kochają i tak dalej, w jakim są wieku. Naprawdę w Hiszpanach jest coś takiego pięknego, taka naturalna otwartość i bezpretensjonalność. Natomiast rzeczywiście w Hiszpanii też zaczęła dochodzić do głosu jakaś ciemna nuta, ciemna strona, no bo to się dzieje wszędzie. No co piąty mieszkaniec Europy, właśnie zresztą hiszpański dziennik El País zrobił takie wyliczenia, że co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej głosował w ostatnich wyborach na partie skrajnie prawicowe. Więc jakby to też jest widoczne w Hiszpanii. Tam też ta skrajna prawica nabrała wiatru w żagle w ciągu ostatnich paru lat i doprowadziła do takiego utoksycznienia języka debaty publicznej. I prawdopodobnie prawica, czy ta tradycyjna prawica, nie skrajna prawica, wygra kolejne wybory, będzie rządzić, więc ten centrolewicowy rząd chyba nie powtórzy swojego sukcesu w kolejnych wyborach. Chociaż no, pewne zmiany są na pewno już nieodwracalne. Na przykład kwestia, no, tylko że Hiszpanie też mają jakby inną wrażliwość, taką ekonomiczną powiedziałabym. Są dużo bardziej też lewicowi, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, niż tak uśredniając. Tam na przykład ministrą pracy jest członkini partii komunistycznej, która bardzo, zresztą ma bardzo dobre notowania, bardzo dba o prawa pracownicze. Więc to są takie rzeczy, które zdecydowanie jeszcze różnią Polskę i Hiszpanię. I nie wiem, czy to jest akurat taka zmiana, na którą można liczyć w Polsce z takim neoliberalnym przeoraniem wizji świata. No, ale na pewno na przykład takie kwestie jak prawa kobiet w Hiszpanii, to jest coś, co tam po prostu te Hiszpanki naprawdę, one, Hiszpanki w średnim wieku, to ja nie mówię o młodych kobietach, nie mówię o studentkach czy nastolatkach, to są naprawdę kobiety już w średnim wieku, 50+, 60+, 70+, one naprawdę są jakby świadome tych zmian, które zaszły w kraju na lepsze, jeśli chodzi o ich sytuację, ich prawa w ciągu ostatnich dekad, od czasu transformacji. No i walczą o to jak lwice. To jest już po prostu mainstream totalny. Tam po prostu feminizm to nie jest jakaś opcja, która dopiero jakoś tam się powoli przebija, zapuszcza korzenie, tylko to już jest po prostu premier, który woli mieć więcej kobiet w rządzie niż mężczyzn, no bo wie, że po prostu no, taki jest trend, że dzięki temu się zdobywa głosy. Ja myślę, że Almodóvar swoje zrobił filmami też tej świadomości takiej ogólnej. Te kobiety są zawsze silne i super. Hiszpania jest daleko od granicy polsko-białoruskiej, daleko od granicy polsko-rosyjskiej, daleko od Ukrainy. I ciekawe, jak oni patrzą na to, co się tutaj dzieje. Byłaś zaangażowana w to, co się działo na granicy polsko-białoruskiej i czy jak Hiszpan patrzy na z tej odległości na to, co się dzieje z tej strony Europy? Ja w ogóle byłam zaangażowana przede wszystkim w Krakowie, gdzie mieszkam, w różne działania. Nie byłam bezpośrednio na samej granicy, bo jakby nie byłam w stanie przez jakieś swoje osobiste zobowiązania różne i okoliczności. Natomiast wydawało mi się, że też jakby można robić wiele rzeczy na miejscu, tam gdzie się jest, że nie wszyscy mogą na tę granicę pojechać. Dlatego to chciałam tylko uściślić. Ale ja myślę, że jakby to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, to był taki wstrząs i jest wstrząs cały czas dla wielu z nas, dlatego że to jest jakby pierwszy raz, kiedy państwo polskie się dopuściło takiej przemocy na taką dużą skalę. Ono dochodziło do niej już wcześniej, ale pierwszy raz na taką skalę państwo dopuściło się przemocy wobec osób szukających schronienia, ochrony międzynarodowej w Unii Europejskiej. I ja myślę, że z hiszpańskiego punktu widzenia, i ja na przykład widziałam takie rzeczy w Hiszpanii wcześniej, no, że to się dzieje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które w jakiś sposób graniczą, czy to morzem, czy lądem. No bo Hiszpania na przykład, to jest ciekawy przypadek, że Hiszpania ma dwie enklawy na terenie Maroka, czyli dwa miasta, Ceuta i Melilla. To jest jedyna granica lądowa między Unią Europejską
i Afryką. W związku z tym to są też takie wyjątkowe przypadki. No, ale we wszystkich krajach południa Europy się dzieją takie rzeczy. Ludzie są odpychani od brzegów, toną. W tej Ceucie mieli hiszpańskiej, hiszpańskich ludzie no, byli spychani z płotów, przez które próbowali przechodzić. Często się kończyło dla nich, kończy dalej śmiercią. Hiszpańscy pogranicznicy, była taka głośna sprawa kilka lat temu, strzelali kulami gumowymi do ludzi, którzy próbowali wpław dostać się właśnie z terenu, z marokańskiej plaży na ten hiszpański kawałek plaży. I dla kilkunastu osób, zdaje się, to się skończyło też śmiercią, utonęli wskutek też obrażeń, które ponieśli od tych kul. Więc jak ja to obserwowałam tam i to jednak jest zawsze trochę inaczej, jeżeli to inne państwo coś takiego robi ludziom. Jakby to jest oburzające, ale to się tego się tak chyba cieleśnie też nie odczuwa. I ja myślę, że hiszpańskie media na przykład były zainteresowane tym, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Wielu dziennikarzy, dziennikarek przyjechało, bo to jest jakby też ważny temat dla wielu mediów tam i były reportaże z Polski. Natomiast myślę, że z punktu widzenia właśnie mieszkańców południa Europy to jest jakby kolejny rozdział tej samej historii niestety. A jeśli chodzi o Ukrainę, no to też jest też ciekawe. To już jest inny temat, też bardzo długi. Myślę, że wymagający no, jakiejś takiej debaty i no, właśnie dłuższej rozmowy, jak mieszkańcy innych części świata i też właśnie Europy chociażby mają różny punkt widzenia, czy różnie interpretują to, co się dzieje w Ukrainie. I myślę, że na przykład dla wielu hiszpańskich lewicowców czy przekonująca im się wydaje taka wizja, że to jednak imperializm amerykański, NATO jakby też jest jakby wcieleniem zła i w jakimś sensie może nawet można go zrównywać z tym, co robi Putin. I to jakby oczywiście jest duża solidarność też w Hiszpanii wobec Ukraińców. Tam były też jakby bardzo liczne manifestacje na ulicach, protesty i tak dalej. To nie jest tak, że teraz wyciągam to takie kontrowersyjne z naszego punktu widzenia kwestie, ale jest coś takiego, zresztą jak w wielu krajach, również globalnego południa, w Ameryce Południowej czy w Afryce, że to są ludzie, którzy jednak są skłonni nie bez powodu widzieć jakby zło również gdzie indziej i nie do końca są gotowi rewidować swoje przekonania w związku z tym, co się dzieje teraz. A historia polskiej lewicy i historia hiszpańskiej lewicy jest bardzo różna, najogólniej rzecz biorąc. I czym się te lewice, lewica hiszpańska, lewica polska różnią? Bo wydaje mi się, że się bardzo różnią. No na przykład myślę, że takim znaczącym, no przez to różne zabarwienie tych reżimów autorytarnych w przypadku obu tych historii, takim znaczącym faktem jest na przykład to, że partia komunistyczna w Hiszpanii, no taka już dzisiaj dość niszowa, ale że to jest jakby, to jest taka partia, która właściwie jest widziana przez taki filtr bohaterstwa wręcz. Bo to jest ta partia, która najbardziej konsekwentnie stawiała opór dyktaturze Franco i której działacze mają mnóstwo jakichś właśnie takich szlachetnych, bardzo, bardzo cenionych w Hiszpanii kart w życiorysie, jeśli chodzi o tą działalność opozycyjną. No bo właśnie po powrocie demokracji, po śmierci Franco, jakakolwiek ta demokracja w Hiszpanii by nie była, no to właśnie to była taka radość tej odzyskanej lewicowości, że nagle Hiszpanie przez długi czas byli zaszczepieni na jakiekolwiek prawicowe, nacjonalistyczne dyskursy w polityce, dlatego że no, Franco z tym mocno przedawkował. I stąd po jego śmierci, po tych szczepieniach demokratycznych, no to właśnie jakby taka
mówi się, że tak, takim, taką właśnie taka średnia hiszpańska, to jest średnia, jeśli chodzi o postawy polityczne w Hiszpanii, to jest właśnie centrolewicowość. U nas to by skręcało gdzieś bardziej na prawo, a właśnie taki przeciętny Hiszpan ma poglądy centrolewicowe i to ma no, związek z takimi, a nie innymi doświadczeniami historycznymi. Teraz chciałem zapytać o taką rzecz. Ja jestem ze Skierniewic. W Skierniewicach jest taki dworzec kolejowy zbudowany w XIX wieku na tej pierwszej trasie takiej warszawsko-wiedeńskiej. To jest dworzec, który został zbudowany, tutaj trochę odejdziemy od Andaluzji, ale będziemy cały czas w tej kulturowej przestrzeni. Zawsze mnie fascynowało dzieciństwa, podobnie jak rękopis znaleziony w Saragosie, że kiedy czytałem o tym dworcu, to było, że jest zbudowany w stylu mauretańskim. Ceglany dworzec z takimi wieżyczkami. To był styl mauretański. Nie miałem za bardzo nigdy pojęcia, co to jest ten styl mauretański. Ty się zajmujesz w swojej książce kulturą i architekturą, tą niezwykłą taką mieszaniną, ale to nawet to słowo jest brzydkie, nie pasuje mi to słowo mieszanina. Po prostu powstaje coś, jakaś nowa jakość i w literaturze, i w muzyce, i w architekturze na przykład. I ten styl mauretański mi teraz przyszedł właśnie do głowy, przypomniał mi się. I mam pytanie takie, czy ty widzisz jakieś takie ślady kultury hiszpańskiej, coś z kultury hiszpańskiej, co wchodzi do kultury polskiej na przykład, gdzieś w jakimś miejscu? Bo jeżeli na Mazowszu Zachodnim może być dworzec zbudowany w czasach no, pod panowaniem cara, to było w stylu mauretańskim, to znaczy, że to tak promieniuje. I czy jak to tak, czy ty możesz króciutko powiedzieć, jak to promieniowało i jak to się tak rozchodziło, że ma taki zasięg? No właśnie, ta architektura w tym mauretańskim stylu to jest bardzo ciekawy fenomen, bo jest dużo takich, nie wiem czy dużo, no ale jest trochę takich budynków w Polsce, albo było, zostały potem zburzone, na przykład synagog budowanych właśnie w tym mauretańskim stylu. Najsłynniejsza z nich stała w Łodzi, były też w Piotrkowie Trybunalskim, w Krakowie. No jeszcze można te takie orientalne ślady w różnych synagogach, no i jak się okazuje też w budynkach użyteczności publicznej innych prześledzić. I to jest taka historia, która właśnie sięga tego średniowiecza hiszpańskiego i wiąże się ze stylem architektonicznym, którym się pięknie odzwierciedla to przemieszanie wpływów, ta mieszanina, stylem zwanym mudéjar. To był taki styl budowania, ale też jakby, no, to nie chodziło tylko o architekturę, bo to właśnie rzeczywiście też znajdowało odzwierciedlenie w literaturze, w muzyce, no właściwie we wszystkich gałęziach twórczości. To był taki styl jakby nawiązujący do takich arabsko, nie wiem jak to nawet właściwie nazwać, arabsko-muzułmańsko, bliskowschodnich wzorców, taki orientalny, orientalizujący. No, coś takiego właśnie, no, takie skojarzenia przychodzą dzisiaj do głowy, kiedy się patrzy na te al-andaluzyjskie czy też polskie synagogi, meczety, przepraszam, kościoły. Właśnie przejęzyczyłam się, bo chodziło o to, że w tym stylu budowane były właśnie nie meczety, tylko na przykład kościoły i synagogi albo pałace chrześcijańskich władców. No bo jakby cały dowcip, cały urok zjawiska mudéjaru polega na tym, że to były jakby takie przechwycone tendencje estetyczne, przechwycone na użytek jakby niezwiązany zupełnie z tą kulturą arabsko-islamską. Znaczy właśnie królowie chrześcijańscy Hiszpanii budowali sobie siedziby wzorowane na siedzibach władców Al-Andalus, kalifów, emirów. W takim jednym z koronnych przykładów dzisiaj jest na przykład Alcázar w Sewilli, czyli taki pałac, który do dzisiaj jest oficjalną, to w ogóle jest jakiś taki koncept też ciekawy, że to jest
oficjalne miejsce noclegowe, jakby oficjalny dom królewskiej pary, kiedy ta odwiedza Sewillę, czyli to jest jakby oficjalny królewski pałac, jeden z wielu w Hiszpanii, który na fasadzie ma taki, on jest taki dość trudny do odcyfrowania, bo jest takim mocno przekształconym graficznym pismem zapisany po arabsku napis Allah jest jedynym zwycięzcą. Jakby tego nie widać, że to jest, to nie do końca widać, że to jest napis, ale, ale jeżeli jakoś tam się w niego wczytać, odcyfrować umiejętnie, no to właśnie tam jest ten napis, który został tam umieszczony przez, przez jednego z chrześcijańskich, katolickich królów. I to jest coś takiego, co też co się powtarza w bardzo różnych budynkach i w różnych miejscach w Hiszpanii. Na przykład jest taka, dla mnie to zrobiło ogromne wrażenie, w Toledo jest taka synagoga z XIV wieku, zbudowana przez zresztą żydowskiego skarbnika króla Hiszpanii, który fundował synagogę, jakby zdobioną w też takim bardzo eklektycznym stylu, pełną jakichś różnych arabesek, inskrypcji po hebrajsku na ścianach, ale również są tam właśnie napisy, inskrypcje arabskie, a jedna z nich to jest islamskie wyznanie wiary, czyli szahada, la ilaha illallah, nie ma innego bóstwa prócz Boga. To jest no, ten taki kamień węgielny islamu, no i też taki kamień węgielny monoteizmu, że jest tylko jeden Bóg. No ale to jest jakby z dzisiejszego punktu widzenia no, bardzo takie dezorientujące i to właśnie pojęcia dezorientacji używam, pisząc o tym. Dlatego, że no, w ogóle trochę się to nie mieści w naszych ograniczonych dzisiaj umysłach, ograniczonych tymi podziałami, że jak to, że w synagodze jakby islamskie wyznanie wiary. A się okazuje, że jakby ludzie epoki tamtej, XIII-XIV wieku, nie widzieli w tym nic zdrożnego. Bardziej się kierowali kryteriami estetycznymi, to właśnie jakby kultura arabska wyznaczała pewne trendy, była taką ramą, w której się wszyscy tam na tym Półwyspie Iberyjskim poruszali. Nawet jeżeli to zahaczało właśnie już o taki eklektyzm religijny wręcz, ale no znalazłam takie interpretacje dotyczące tej szahady w synagodze, że właściwie no to jednak chodziło o monoteizm. No i gdzieś tam głęboko chyba się tliło to przekonanie, że te trzy religie monoteistyczne wielkie wyrastają z tego samego korzenia. No i gdzieś to pewnie musiało tam w tle migotać, że z jednej strony to było właśnie, no bo to chodziło o piękno tej arabsko-islamskiej sztuki, dlatego ci władcy, dlatego także ci, no nie wiem, jacyś możni, szlachta budowała sobie pałace w tym stylu, no ale też jakby nie była im niemiła ta wizja, że to się wszystko jakoś ostatecznie ze sobą miesza. No i właśnie jeszcze wracając do XIX wieku, dlaczego, skąd te synagogi, skąd te budynki w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku jest taka synagoga właśnie w mauretańskim stylu, takim alandaluzyjskim stylu, zbudowana przez architekta, który się urodził we Wrocławiu i wyemigrował do Stanów i tam właśnie postawił, nie pamiętam teraz jak ona się nazywa, ale jej nazwa jest w książce, postawił właśnie taką bardzo orientalną synagogę. Bo w XIX wieku jakby nastąpił jakiś taki wielki triumfalny powrót tego neuromauretańskiego stylu. A ma to z kolei związek, no to jest bardzo długa historia, to po prostu taka szkatułkowa konstrukcja, jak pamiętnik znaleziony w Saragosie. Ma to z kolei związek z taką nostalgią, z sentymentem związanym z Sefarad, czyli z Hiszpanią jako ojczyzną Żydów. I tym etapem Al-Andalus, jako tym rozdziałem złotego życia, jakby złotą epoką, jeśli chodzi o życie wspólnoty żydowskiej na Półwyspie Iberyjskim, bo to właśnie pod rządami kalifów, emirów al-andaluzyjskich Żydzi wiedli naprawdę bardzo harmonijne życie, rozkwitała tam chociażby hebrajska poezja, przedstawiciele żydowskiej społeczności zachodzili bardzo wysoko na dworze kalifów. Ja tu w Naili opisuję losy żydowskiego lekarza Hasdaja ibn Szapruta, który był jakby dworskim lekarzem, nadwornym lekarzem kalifa Al-Andalus.
Abdurrahmana III, był też jego wezyrem takim nieoficjalnym, czyli ministrem spraw zagranicznych. No ta Al-Andalus to była jakby, jest jakiś taki, no, taka złota aura takiego właśnie złotego wieku wokół tych wieków współżycia Żydów, muzułmanów, no i chrześcijan na Półwyspie Iberyjskim, chociaż te relacje islamsko-chrześcijańskie zawsze były nastawione pewne napięcia, natomiast rzeczywiście jest jakby wiele jakichś takich postaci, które świadczą o tym, że właściwie nic dziwnego, że Sefarad i że właśnie to żydowskie życie na Półwyspie Iberyjskim jest synonimem czegoś pięknego, do czego właśnie powracano w tych architektonicznych echach w XIX wieku. Ponieważ mamy tam prozę i poezję i proza wygrywa, to ja teraz troszeczkę o poezji. O Saragossa tutaj pada, co prawda nie Andaluzja, ale pada. I najładniejsza, najpiękniej wydana antologia polskiej poezji, jaką mam w domu, ze swoimi wierszami po hiszpańsku, została wydana kilka lat temu przez wydawnictwo Uniwersytetu w Saragossie. W związku z tym ja teraz trochę o poezji, bo ty tutaj o poezji też piszesz i są rzeczy fascynujące, o powrocie pewnych rzeczy, które pojawiają się nagle w muzyce hip-hopowej, na przykład hiszpańskiej. I ja przeczytam taki urywek, który strasznie mi się podoba. Rosalia śpiewa. Myślę o twoim spojrzeniu, jest jak kula prosto w serce. Myślę o twoim spojrzeniu, jest jak kula prosto w serce. Pierwszy znany trubadur nazywa się Wilhelm i był synem krzyżowca księcia Wilhelma VIII Akwitańskiego. Jego ojciec przywiózł z odbitego muzułmanom miasta Barbastro w dzisiejszej Aragonii nie tylko łupy, ale i kichan. Nie wiem, jak to się kijan. Tak? Przepraszam za kaleczenie języka. Dworskie niewolnice, których praca polegała na śpiewaniu i recytowaniu poezji, a często także jej tworzeniu. Aby dostarczać odpowiednio wyrafinowanej rozrywki, odbierały najlepsze wykształcenie, a ich repertuar liczył setki utworów. Wilhelm musiał dorastać, słuchając ich pieśni i wierszy po arabsku, rozpoznając romańskie wersy w muwa w szachach, obsując z tekstami o miłości i tęsknocie. Dziś to trubadorzy uznawani są za europejskich pionierów poezji w językach narodowych i twórców konceptu dworskiej miłości. Doczekali się setek publikacji i miejsca w kanonie. O Kijan można znaleźć jedną książkę po angielsku i kilka artykułów. Ale to właśnie one, arabskojęzyczne niewolnice, pierwsze w Europie śpiewały o tym, że jak Rosalia, same oddały się w niewolę miłości. Także jeszcze możemy powiedzieć, że mamy tam źródło nowoczesnej poezji europejskiej. Jeszcze przeczytam najkrótszy rozdział w tej książce pod tytułem Jeszcze o europejskich poetkach, który jest uroczy. Urodziła się pod koniec tysiąclecia, była córką jednego z ostatnich niezbyt udolnych kalifów i chrześcijańskiej niewolnicy. Prowadziła w Kurtubie salon poetycki, romansowała z najlepszym poetą epoki Ibn Zajdunem, nigdy nie wyszła za mąż. Zachowało się 8 jej wierszy, 4 satyry, 3 wiersze miłosne i ten, który kazała wyszyć złotą nicią na ramionach swojej sukni. Podobno napisała go w odpowiedzi sędziemu, który zarzucił jej, że źle się prowadzi. Na lewym ramieniu nosiła słowa: Bóg stworzył mnie do rzeczy wielkich i z dumą kroczę własną drogą. Na prawym: z radością podsuwam policzek kochankowi, a całować będę każdego, kto tego pragnie. Nazywała się Walanda Bint Ala Mustakfi. I to jest moim zdaniem temat na osobną książkę. No jest to tak mocne, właściwie, że musiałem to przeczytać. Bardzo mi się podoba to, że w tej książce znalazł się fragment o tym, jak narodziła się europejska poezja. Ja teraz się będę tego trzymał. I teraz mam jeszcze takie pytanie do ciebie jako autorki tekstu i jak ty sobie definiujesz reportaż? Bo tak jak mówiłem na początku, twoja książka jest nazywana reportażem, esejem, prozą, a
mamy do czynienia w tej chwili z bardzo dużą liczbą książek reporterskich, bardzo różnych. Jak ty byś swój reportaż nazwała? Bo jest to reportaż opatrzony bardzo dużą, to widać to w tej książce od razu we wstępie właściwie, już widać, że tu trzeba wykonać bardzo ciężką, bardzo żmudną, myślę też, taką robotę, bo ty jesteś zafascynowana Hiszpanią, a jednocześnie musisz zdobyć na temat tej Hiszpanii jak największą wiedzę. Bibliografia też jest tutaj imponująca, jak w książce naukowej właściwie. Jak ty definiujesz reportaż? A jeszcze zanim już zdefiniuję, to jeszcze jeden wiersz przytoczę. Bo to jest też taka piękna forma, nawet miałam taką fantazję, żeby książkę zatytułować Muwa Szacha, bo to jest właśnie taki, no to byłby bardzo kiepski pomysł, ale to jest taki symbol właśnie Al-Andalus i tego przeplatania się wpływów, bo to jest taka typowo al-andaluzyjska forma poetycka, tekst poetycki pisany specjalnie z myślą o też o tym, że będzie do tego akompaniament muzyczny. To jakby muzyka i tekst i poezja są nierozerwalnie ze sobą związane. I to były takie chyba dość krótkie teksty napisane w klasycznym arabskim, które zawsze kończyło kilka strof w dialekcie albo w tym języku romance, czyli w tym jakby przodku hiszpańskiego. Nawet jeżeli Państwo nie zrozumieją żadnego słowa, to jakby słychać ten jakby niesamowity miks językowy, który też daje posmak, najbardziej bezpośredni, jaki możemy mieć wgląd w to, jak mogło wyglądać to współżycie w Al-Andalus. Zachowała się taka właśnie anonimowa prośba sprzed 1000 lat, czyli fragment takiej Muwa Szachy. Kefareyo o kesera demibi habibi non te tolgas demibi. Co, oczywiście pewnie w moich ustach to nie zabrzmiało jakoś bardzo poetycko z moją wymową polską, ale habibi non te tolgas demibi, jakieś takie połączenie arabskiego i jakiejś takiej zbastardyzowanej łaciny. Co zrobię, co ze mną będzie, kochane, nie zostawiaj mnie. Więc dla mnie to też był jakiś taki bardzo ujmujący fragment tekstu. Bardzo mocne to jest, te krótkie fragmenty, które przeczytaliśmy. A jeśli chodzi, właśnie to chyba, bo to nie jest reportaż, bo to czasami rzeczywiście gdzieś w jakichś, w księgarniach, czy czasami w jakichś sklepach internetowych się pojawia w sekcji reportażu, ale wydaje mi się, że tam też widziałam takie opinie i wcale się im nie dziwię, jakby miłośnicy reportażu byli też często rozczarowani, że tutaj tego reportażu jest, on oczywiście są jakieś fragmenty reporterskie, ale nie ma go tak dużo, bo to jest właściwie trochę książka historyczna. Jakieś elementy, powiedzmy, eseju się tu pojawiają. Ja to właściwie chyba tak nawrzucałam wszystko bez oporów, bo to mi się też wydawało najciekawsze. Jakby nie właściwie to myślę, że trochę też sam temat wymusił taką formę. No właśnie, ta mieszanina i to jakby to było też chyba najlepszy sposób, najlepsza strategia, żeby jakby wielowątkowo, żeby też nie zbanalizować tego tematu, że jakby książka, że nie jestem historyczką, więc jakby też nie, jest świetna książka historyczna na temat Al-Andalus, nazywa się Królestwa Wiary. Była przetłumaczona na polski 2 lata temu Briana Katlosa, więc jeżeli kogoś z Państwa zainteresował temat, to polecam, bo to jest kanadyjski historyk, naprawdę bardzo wciągająco to jest napisane. A ja właśnie nie jestem historyczką, mogę żerować na owocach. No teraz jest taka bardzo żywa dyskusja na temat tego, jakby do jakiego stopnia reporterki mają prawo, mogą żerować na owocach pracy badaczy i badaczek, ale ja właśnie lubię. Badacze pracują najczęściej na uniwersytetach. Uniwersytety są utrzymywane przez podatników. Prace naukowe bardzo wielu robione w różnego rodzaju grantach dużych i mniejszych są dostępne bezpłatnie i są dostępne, badacz bada dla społeczeństwa. No właśnie, wydaje mi się, że jakby w idealnym świecie ktoś taki jak ja, czyli osoba bez tego warsztatu akademickiego jest w stanie jakby, ma z kolei inny atut, że jakby jest w stanie pożerować sobie, popasożytować, ale z drugiej strony jakby wyciągnąć, przełożyć to i jakby
no, udostępnić zupełnie innemu gronu czytelników. I dla mnie to była po prostu ogromna radość, kiedy mogłam no, cytować jakieś fragmenty prac naukowych, które wydawały mi się fascynujące. I na szczęście książka się ukazała w wydawnictwie Charakter, które jakby uznało, że na przykład przypisy są jak najbardziej na miejscu. Mimo, że to nie jest praca naukowa, to można tutaj przypisy, właściwie na każdej stronie jest jakiś przypis. No ale tego się też inaczej nie dało zrobić. Jakby, tak widzę swoją rolę, tak widziałam swoją rolę, jakiś taki, no, używając takiego trochę banalnego określenia, ale no jako takiej popularyzatorki. Tak troszkę pozbierałam jak pszczoła owoce pracy innych ludzi, ale nie po to, żeby to jakoś wszystko poskładać w całość, bo właśnie jako no, reporterka, czy jak mi tam nazwać, mam tę legitymację, żeby po prostu z tego zrobić jakiś ekstrawagancki miks. I o dziwo to funkcjonuje, bo to rzeczywiście może jest taki temat, że tego miksu się domaga. Podobało mi się to o przypisach, bo czytałem niedawno lalkę w wydaniu Biblioteki Narodowej, czyli wydanie krytyczne z przypisami i bardzo się dobrze czytało, a wspominam o tej lekturze, ponieważ Wokulski, jak już się pożegnał z Izabelą, to wysiadł na dworcu w Skierniewicach i pod tymi wieżyczkami maurytańskimi później poszedł w stronę Warszawy, tam chciał się zabić, ale go kolejarz przyprowadził z powrotem na ten dworzec i się wódki tam napili razem w tym maurytańskim stylu. I tutaj nam się te formy ładnie wzięły i zamknęły. Czy państwo macie do Aleksandry jakieś pytanie o Hiszpanię albo nie o Hiszpanię? To proszę, bo nam się czas już kończy. No i była doskonała puenta. Ja bym chciał, doskonała puenta. Chciałbym prosić Panią, czy mogłaby Pani powiedzieć parę słów o dziedzictwie żydowskim dzisiaj, tam w Hiszpanii czy w Andaluzji, w sensie takim, czy jest w jakiś sposób obecny w przestrzeni publicznej, w świadomości społeczeństwa, w kulturze, czy to w ogóle jest jakoś dostrzegalne. No, wspominała Pani, że są synagogi, prawda, niektóre zachowane, ale no jak to wygląda więcej troszkę? No jest na przykład taka instytucja bardzo szanowana, która ma swoją główną siedzibę w Madrycie, Casa Sefarad, czyli dom Sefaradu. Więc jakby są takie miejsca, które się zajmują tylko i wyłącznie pielęgnowaniem tego dziedzictwa i tej pamięci. Są akurat w Barcelonie, pamiętam ten przykład, poznam go z pierwszej ręki, jakby działa też niewielka, ale no dość prężna wspólnota żydowska. W Andaluzji z kolei to się zawsze przeplata. Nie wiem, czy są, nie przypominam sobie, na pewno istnieją, ale może nie mają tak dużego zasięgu. Właśnie takie domy czy jakieś takie instytuty zajmujące się tylko i wyłącznie żydowskim dziedzictwem. Zazwyczaj to są takie fundacje, albo miejsca, które się zajmują trzema aspektami tego dziedzictwa naraz. Ale chyba, jeżeli miałabym to jakoś podsumować, to nie jest jakoś bardzo jakoś wyraźnie, mocno istniejący wątek w hiszpańskich instytucjach, ani w hiszpańskiej debacie. Zresztą tak samo jest w sumie z tą arabską częścią, że to jakby no w Andaluzji to jest żywe, bo napędza to turystyka. Natomiast na przykład nie ma tam żadnego porządnego muzeum, ani instytucji, która by to prezentowała takiemu szerokiemu gronu w jakiś taki konstruktywny, niebanalny sposób. Tę całą taką skomplikowaną, złożoną przeszłość tej części Hiszpanii. To jest taki, no to w tym sensie to jest taki, to są takie wątki dla no, albo bardzo zaangażowanych osób, jak na przykład w tym przypadku przedstawicieli wspólnoty żydowskiej, samych Żydów hiszpańskich,
albo właśnie jakichś ekscentryków, które się zajmują wyciąganiem, jakoś pielęgnowaniem tych tak mało znanych kart historii, ale to są takie rzeczy jednak dość niszowe w dzisiejszej Hiszpanii. Ja chciałem nawiązać, bo było tu parę słów powiedziane o hiszpańskiej wojnie domowej i chciałem zapytać o taką postać z głębin PRL-u, która się nazywa generał Karol Świerczewski, Walter, no bo propaganda PRL-owska nam wmawiała, że był to nadczłowiek niemalże, a już na pewno bohater antyfrankistowskiej opozycji. I chciałem zapytać, czy pani będąc w Hiszpanii i znając ją, natrafiła w ogóle na jakiekolwiek ślady i czy Hiszpanie w ogóle tę postać w jakikolwiek sposób kojarzą? Znaczy ja właściwie, dobre pytanie do mnie, bo ja teraz, dopiero teraz, po wielu latach zajmowania się hiszpańską współczesnością, zaczęłam się zajmować przecięciem tej polskiej i hiszpańskiej historii, mianowicie losami Dąbrowszczaków, a właściwie Dąbrowszczanek, bo zbieram teraz materiały do kolejnej książki, nad którą prace potrwają pewnie jeszcze kilka dobrych lat. I to jest właśnie taka próba przyjrzenia się biografiom Polek, które jako ochotniczki wzięły udział w hiszpańskiej wojnie domowej. No nareszcie ktoś się za to wziął, a niewiele ich było. Ale właśnie, z tym, nie wiem, więc ja to na razie robię jakby z Polski, zbieram materiały tutaj, więc tak naprawdę będąc tam, mieszkając tam, nie zajmowałam się jakby hiszpańskim odbiorem, znaczy hiszpańskim stanem świadomości dotyczącym na przykład polskiego udziału ochotników w wojnie domowej. Znaczy ochotnicy, tak globalnie, to jest taki mit zdecydowanie dla Hiszpanów. I generał Walter, jedyną rozmową, którą przeprowadziłam na temat generała Waltera póki co w Hiszpanii, są rozmowy z członkami stowarzyszenia przyjaciół Brygad Międzynarodowych w Madrycie, którzy właśnie się zajmują jakby pielęgnowaniem tej pamięci o interbrygadzistach, o zagranicznych ochotnikach hiszpańskiej wojny domowej. No i tam na przykład w ich siedzibie w Madrycie są wspomnienia córek Świerczewskiego przetłumaczone na hiszpański. Zostało to wydane przez nich i sumptem. No to jest jakiś taki może znacząca rzecz, ale jakby z punktu widzenia hiszpańskiej narracji o wojnie domowej, no generał Walter to jest no jakby bohater, to jest jeden z tych bardzo cenionych, no i kochanych przez żołnierzy dowódców, taka legenda tamtej wojny, to na pewno. Natomiast jakby nie wiem, jaki jest stan świadomości, bo jeszcze tego nie zgłębiałam od tej hiszpańskiej strony. Zawsze w Hiszpanii zajmowały albo współczesne tematy, albo no właśnie bardzo odległe historycznie. Więc dopiero teraz zaczynam jakby jeździć do Hiszpanii śladami, polskimi śladami wojny domowej. Jeżeli zajmowałam się wojną domową, no to zawsze w kontekście tej hiszpańskiej pamięci, na przykład poszukiwania zaginionych, czy właśnie no jakby to, no jakby tymi sporami tamtejszymi, natomiast no dopiero teraz jakoś weszłam na to skrzyżowanie polsko-hiszpańskie. Bardzo fajne są historie, jak tam wyjeżdżali, jak się przerzucano, na przykład przez Pragę komuniści czy czechosłowaccy pomagali, różne takie. No tak, no jest taka, no i no mnóstwo, akurat w przypadku kobiet jest przez to, że one nie mogły w zasadzie na początku może trochę nie... Rzeczpospolitej bardzo utrudniał. Tak, no ale oprócz tego, że właśnie polscy ochotnicy nie mogli legalnie wjeżdżać do Hiszpanii, no to kobiety nie mogły, nawet te chętne, nie mogły walczyć z bronią w ręku, no więc większość z nich pełniła jakieś funkcje medyczne, sanitarne, no i było mnóstwo lekarek, między innymi jedna wspaniała postać,
jakby niezbyt szeroko znana, a o epickiej biografii, Dorota Lorska, która właśnie studiowała medycynę w Pradze w latach 30. W związku z niemożliwością studiowania medycyny w Polsce, jako że była Żydówką. No i właśnie z tej Pragi z oficjalną delegacją jakby taką medyczną czechosłowacką wyjechała do Hiszpanii. Fajna książka będzie. Już się cieszę. Drodzy Państwo, Aleksandra będzie podpisywać książkę. Będzie można ją jeszcze o coś zapytać za ścianą. A ja Ci bardzo dziękuję. Państwu także dziękuję za uwagę. I zapraszam na kolejne spotkania meczu poezja-proza. Poezja będzie dopiero jutro. Dzisiaj jeszcze będziemy mieli za pół godziny prozę. Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję.